zapraszamy warszawiaków i wszystkich ludzi, którzy chcą bronić z nami krzyża. 10 kwietnia 2010 roku zawiązała się grupa inicjatywna, która powołała ruch 10 kwietnia 2010 roku. Było to o godzinie 22. Zebrali tu się różni ludzie. Nie chodziło o wykształcenie, nie chodziło o wiek, nie chodziło o kto jakim słowami się posługuje, a chodziło o to, żeby te uczucia, które nami zawładnęły, ten smutek, który w naszych sercach na wieś o tym, co się stało pod Smoleńskiem, to wszystko razem i te uczucia, i ten smutek połączyły nas tu w tym miejscu. Dobrze się stało, że 12, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, czy 15 kwietnia harcerze z różnych organizacji przynieśli ten krzyż. To bardzo dobrze się stało. Nikt ich najprawdopodobniej nie namawiał. To też była potrzeba serca z ich strony, aby w tym właśnie miejscu, kiedy prezydent Polski, ja twierdzę, że pierwszy prezydent Polski po II wojnie światowej, wyruszył swoją ostatnią podróż, żeby akurat tu właśnie ten krzyż stanął. Dzisiaj jest wszystkie publikatory, wszyscy różni dziennikarze mówią, że walka o krzyż. Jak można używać w Polsce, która jest ponad 1000 lat, z krzyżem, a krzyż z Polską, jak można używać takiej zbitki słownej walka o krzyż? A kto z tym krzyżem walczy? Przecież jeżeli nawet wszyscy oficjelowie, różni tam twierdzą, że 95% Polaków są chrześcijanami, to kto z tym krzyżem walczy? Pod ten krzyż przyszła moja koleżanka Żydówka. Czeczeni i Ingusze złożyli swoje flagi. Pomodlili się do swojego Boga Allaha, a ja wierzę, że to jest ten sam Pan Bóg i nie rozstrzygam tego wewnętrznie. To jest absolutnie osobista sprawa. I my tutaj przychodzimy od 10 kwietnia tu przychodzimy. I kiedy żeśmy się dowiedzieli, że ten krzyż jednak przeszkadza tym, którzy się szczególnie uważają za chrześcijan, czyli panu Komorowskiemu, panu Tuskowi, zaczęliśmy trzymać wartę i to jest właśnie od 10 lipca. Tylko pierwsze dwa dni były w miarę spokojne, później następowały prowokacje. Z początku takie zaczepki słowne, jakieś takie delikatne docinki, jakieś nazywanie nas moherami, dlatego ja przyjąłem pseudonim Moher numer 1. Przeszkadza tym, którzy chcieliby tutaj zatrzeć pamięć, po prostu żeby tej pamięci nie było, żeby wszystko wróciło do stanu sprzed 10 kwietnia, a to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Po tym zdarzeniu Polska jest inna, my jesteśmy inni, ta rana jest ogromna i ona będzie cały czas. Ta rana się nie zagoi nigdy, także tutaj ten krzyż to jest taki oścień, no, takie miejsce, no zresztą tutaj Państwo widzicie, jest bardzo dużo ludzi, przychodzimy, modlimy się, o 21 przychodzi ksiądz Małkowski, modli się z nami i myślę, że ta pamięć będzie cały czas trwała. Ja wątpię, czy ten krzyż mógłby tu cały czas zostać na lata, bo z technicznego punktu widzenia, znaczy to nie jest impregnowane drzewo, no, ale przecież może być inny krzyż, albo coś innego i wtedy może krzyż być przeniesiony. Krzyż, prawda, jest znakiem naszej narodowej tożsamości. I wydaje mi się, że Polska bez niechrześcijańska, niekatolicka, Polska nie ma w ogóle szans na istnienie. Na to. Uważam, że zagrożony jest w tej chwili nasz byt narodowy i musimy się zjednoczyć pod krzyżem, tak jak się jednoczyliśmy w czasach minionych. I liczę na to, że nawet jeżeli na razie jest to tylko grupka, bo zresztą chyba jest coraz więcej osób, że z tej grupki utworzy się wielka grupa i to wszystko stąd pójdzie po prostu. Wezwanie jakieś do całej Polski, ponieważ wszystko oczywiście zmieniło się, no moje życie się zmieniło radykalnie po 10 kwietnia. Po prostu stało się coś tak strasznego, że jest to w tej chwili jedyna rzecz, o której myślę tak naprawdę. Ja, Pola, bronią się chłopcy od parasola, a
chłopaki są taradu, anielo i wnętrze słów. Przez mój młody duch pracująca dwóch, hej! Słuchaj wiaro i wytężaj słuch. Babcia mnie tego nauczyła. A co trzymasz w ręku? Flagę warszawskie dzieci. A ty jak masz na imię? Kacper. I co śpiewałeś przed chwilą? Śpiewałeś hymn narodowy, różne pieśni. Czego one dotyczyły? Śpiewałem powstańcze piosenki i babcia ich mnie nauczyła. Jestem warszawiakiem. I przyjechałem z babcią z Grochowa i bardzo babcię kocham. A o czym tak naprawdę opowiadają te wszystkie pieśni? Jakbyś tak ujął w jednym słowie, o czym? O powstaniu. Wiemy, że harcerze, ci, którzy postawili ten krzyż, zostali odsunięci od decyzji, co tutaj ma być. A ich zdanie było jednoznaczne. W miejscu krzyża ma być albo pomnik, albo tablica, która będzie upamiętniała wszystkie 96 ofiar, które tam w tym samolocie znalazły wspólną trumnę, wspólną mogiłę. My nie chcemy, żeby to służyło tylko prezydentowi świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, czy tylko jakimś wybranym ludziom. Dla nas oni wszyscy razem, wspólnie pojechali nie na wycieczkę prywatną, ale pojechali oddać cześć ofiarom 1940 roku. I w tym samym miejscu, co kwiat narodu polskiego po 1918 roku znalazł swój kres, w tym samym miejscu, prawie że w tym samym miejscu, kwiat narodu, który odradzał się po zrywie Solidarności, również ten kres tam znalazł. Więc ja mam prawo pytać, czy i ręka nie była ta sama. Coś jej winien oddać życie.